bardzo mi miło. Romek Madaliński z wami. Łączę się z wami z Turcji, z Mahmutlar. Bardzo fajne miejsce, bardzo gorące i po prostu warto mieć tutaj klimatyzację. Dzisiejsze spotkanie jest spotkaniem biznesowym i tak je odbierajcie. Nie jest takim spotkaniem towarzyskim, gdzie chcemy sobie porozmawiać po prostu o ciekawych rzeczach, tylko jest spotkaniem na temat bardzo ciekawej szansy biznesowej. Ja się przedstawiłem, jeszcze raz się przedstawię, nazywam się Romek Madaliński i to, o czym chcę dzisiaj rozmawiać, to projekt, w którym uczestniczy grupa Next Level. Jak stworzyć własny dochodowy biznes, nawet jeśli po prostu nie masz doświadczenia. Biznes, który będzie odporny na kryzys. Biznes po prostu, w którym możesz zaistnieć. Tak, to jest po prostu dzisiejszy temat. O, ja wyskoczyłem, jestem z powrotem. Dzisiaj chciałbym, ja przeskoczę parę pierwszych slajdów, dlatego że chcę dzisiaj zrobić szybko. Chcę z wami dzisiaj po prostu przedstawić to, co mam na sercu, to, co po prostu, to czego jesteście ciekawi, w sposób efektywny i szybki. Także tematem dzisiejszym to jest przedstawienie wam biznesu, który po prostu działa, który być może masz doświadczenie, być może nie masz doświadczenia, być może coś tam podziałałeś. Chcę ci pokazać coś, co ma potencjał. Chcę ci po prostu dzisiaj pokazać, że dobrym wyborem jest Gołwi. Dla prywaty, dla przedstawienia się, ja nazywam się Romek Madaliński i po prostu mam dla kogo to robić. To jest moja żona Dianka, Dianka jest Ukrainką. U nas jest taki miks, moja mama Peruwianka, moja żona Ukrainka, mój synek Cocktail. Mieszkamy w Turcji, w Mahmutlar obecnie. Jeszcze nie znaleźliśmy swojego jakiegoś finalnego miejsca. Natomiast na chwilę obecną nam tu jest bardzo dobrze. I stąd właśnie chcę wam dać jak najwięcej wartości. Słuchajcie, dzisiejszy temat będzie bardzo mocno związany z tymi trzema panami i ja wam powiem dlaczego. Tylko po prostu na sam początek powiem tyle, że chcę po prostu, żebyśmy przeszli z miejsca A do miejsca B, czyli odpowiedzią na to dzisiaj, będzie dzisiejsze spotkanie. Żeby samemu się zakwalifikować, powiem, że zajmuję się biznesem sieciowym od 2004 roku. Swoje wyniki mam i mówię to dlatego, że po prostu dużo rzeczy zrobiłem dobrze, dużo rzeczy zrobiłem źle. Wiem o tym, że dużo ludzi się bardzo szybko zniechęca, dużo ludzi przychodzi do biznesu sieciowego i nie wie co robić. Znacie to skąd? Że po prostu albo wy kogoś zaprosiliście, albo wy być może byliście zaproszeni do zarobkowania online, ale nie wiedzieliście co robić, albo wasz człowiek nie wiedział co robić po kolei. Ludzie często się demotywują. Oczywiście nie trzeba mieć jakiegoś wielkiego doświadczenia i moim odkryciem jest to, że my nie pracujemy tutaj po to, żeby nie być monetyzowani. Pracujemy tutaj dlatego, działamy online, bo chcemy mieć dobro za swój trud. Wybór projektu jest ważny. Ważne jest, kto za projektem stoi. Za ideą muszą iść liczby. Bo jeśli będziemy mieli nawet najfajniejszy produkt, najfajniejszy po prostu biznes, z super ideą pomocy ludziom, ale za tym nie będą szły liczby, to prawdopodobnie wasz biznes się nie ostoi, bo za tym powinny iść liczby. Bardzo mile mi tutaj piszecie. I ostatnia rzecz, którą chcę wam powiedzieć, że mi co odkryłem, to, że warto mieć wsparcie. Gdyby były osoby z doświadczeniem, gdyby były osoby, które mogą cię wesprzeć, które to zrobiły wielokrotnie, to czy byłbyś zainteresowany, czy byłbyś otwarty na to, żeby rozpocząć współpracę z konkretnym biznesem. Także dzisiaj pokażę ci prostą drogę, która pozwoli ci osiągnąć twoje cele. I dla wstępu, bo ten wstęp jest konieczny. Ja tutaj się kłaniam dla tych wszystkich was, którzy są być może nowi, być może nie znają biznesu sieciowego, a o tym dzisiaj mówimy, to ukłonem w waszą stronę jest opisanie tego. Ja jestem taki trochę pociągający, bo siedziałem cały dzień przed klimatyzacją. Czym jest biznes sieciowy? Przedstawię wam takie trzy fakty. Wiemy o tym, że świat się zmienił i po prostu od początku pandemii wszyscy po prostu stanęli na głowie, świat stanął na głowie i te biznesy, które działały, już teraz być może nie działają. Wiemy o tym, że po prostu dużo się zmieniło, ale ten, kto chwyci okazję za ogon, ten wygra. To jest gdzieś tam oczywiste. I możemy szukać pracy na etacie. To nie jest szczyt ambicji każdego, daje pewną stabilność, jednak mój mentor Jarosław mówił, że stabilność motylka to szpilka. To jest rodzaj, etat to jest rodzaj stabilności, która no, nie daje pełnej satysfakcji, jednak po prostu nie należy tego nie doceniać. Problemem i wyzwaniem etatu jest to,
że no po prostu jeśli będziemy pracowali dwa razy ciężej, to nie dostaniemy dwa razy większej wypłaty, prawda? Zależymy od waszego, od szefa zależymy, plus jeśli szef zawinie walichy, to my też się zawiniemy. Możemy założyć własną firmę. To już jest potężne wyzwanie, ponieważ potrzebujemy kapitału na start. Kapitał na start restauracji, ile to jest? 100 000 zł. Kapitał na start jakiegokolwiek projektu, warsztatu samochodowego, salonu fryzjerskiego. Jest to potężny kapitał na start. Nie każdy to ma, myślę, że większość ludzi nie ma, w związku z tym wiążemy się kredytem. No i banku nie interesuje, czy na koniec miesiąca mamy dobrą wypłatę, czy nie, czy zarobiliśmy, czy nie. I tutaj właśnie pojawia się biznes sieciowy, bo to jest możliwość na rynku, w którym zaczynasz własną firmę, tylko już nie potrzebujesz magazynu, nie potrzebujesz wybrać produktu, po prostu wybierasz taki biznes sieciowy, gdzie ten produkt ci się podoba, dostajesz infrastrukturę wysyłkową, infrastrukturę, która przyjmuje pieniądze i się dzieli sprawiedliwie nimi. Dostajesz twój call center, czyli support, wsparcie klienta, dostajesz odpowiednie magazyny, raczej szkolenia, dostajesz leadership osoby, która cię zaprosiła, bo osoba, która cię zaprosi do biznesu sieciowego, to jest osoba, która widzi w tobie potencjał. To jest osoba, która myśli, razem to zrobimy. Dostajesz wsparcie zespołu i po prostu dostajesz okraszony takim bardzo fajnym doświadczeniem innych ludzi. Możesz poszerzać swój biznes niezależnie od tego, jakie masz doświadczenie i nie potrzebujesz dodatkowych inwestycji, tak? Tutaj, jeśli chodzi o biznes taki stacjonarny, Dawid pisze, że restauracje, tak, ja chętnie sprzedam, a już nie sprzedana, tak? Ludzie wychodzą po prostu ze stacjonarnych biznesów, ze standardowych biznesów, dlatego że one nie zawsze są rentowne, albo nawet jeśli były rentowne, to stabilność jest problematyczna, a ktoś, kto ma regularną styczność z koniecznością spłaty rat, wie, o czym mówię. Także tutaj taki slajdzik szybciutko dodałem, o czym ci chcę powiedzieć. Pierwsza wasza wątpliwość, czy powinno być waszą wątpliwością, osoby, która przyszła do wybierać dany projekt, to jak wybrać projekt biznesowy, jak wybrać firmę. Druga wątpliwość to, czy ja dam radę, czy po prostu mam szansę tutaj dać radę. A trzecia wątpliwość to nawet jeśli ja dam radę, no to okej, jak to robić? I o tym dzisiaj powiemy. Nie mam tutaj chusteczek. A będę wam pociągał. Także zacznijmy od tego, że warto wybrać projekt biznesowy w sposób mądry. Za projektem biznesowym powinni stać ludzie z głową na karku. Moje ulubione słowo, raczej wyrażenie, ludzie z głową na karku. I mam tu w następnym slajdzie mam. Pozwolę sobie okrasić nasze spotkanie historią. Kiedy do mnie przyszedł, po prostu pamiętam dokładnie ten moment, kiedy do mnie zgłosił się mój przyjaciel biznesowy Tomek Damian, nie byłem w ogóle gotowy ani otwarty na nowe biznesy. Dlatego, że przynajmniej ja jestem osobą kierowaną relacjami i bardzo mi zależy na tym, że biznes, z którym ja się zwiążę, żeby to był biznes, gdzie ja znam właścicieli, gdzie ja wiem, kto to jest, a nie jakiś ciemny podmiot za oceanem. My polecieliśmy do Stanów parę tygodni temu, 3 tygodnie temu polecieliśmy do Stanów z Tomaszem Damianem, top liderem, po prostu leadership światowy. Polecieliśmy do Salt Lake City w Utah i poznaliśmy tych panów. Jeszcze wam nie zacząłem mówić o czym, co to jest za projekt, nie zacząłem wam mówić, jaka to jest szansa biznesowa, jednak tutaj ideą jest pokazać, że za tym projektem stoją ludzie z głową na karku. Angel Rodriguez Salvador, Lenz Conrad i Berg Green. To są ludzie, których poznaliśmy, pojechaliśmy do nich, przyjęli nas u siebie w domu i pierwszego dnia było, chłopaki, nie gadamy o biznesie, poznajmy się. Ja to kupiłem. Ja zobaczyłem po prostu relację, ja zobaczyłem tam długofalową współpracę. Jednak na następny dzień my jeszcze pojechaliśmy na ryby, pojechaliśmy motorówką po prostu powypoczywać, pojechaliśmy do Sundance Resort, tam gdzie Robert Redford był właścicielem, pojeździliśmy kolejką górską. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, żeby wam pokazać, że to nie jest kolejny projekt, gdzie gdzieś tam są jacyś ludzie za tym stoją. To są ludzie z krwi i kości.
i dzielę się z wami tym, co dla mnie było ważne. My pojechaliśmy sobie tutaj po lewej właśnie ten Sunday Resort. Lance Conrad, właściciel firmy, jeden z numerów jeden potężnej firmy Nuskin. Berk Green, tutaj nie ma jeszcze Angela Rodriguez, z którym nawiązałem najmocniejszą relację, ponieważ moja matka jest Peruwianką, on z Salwadoru, ja studiowałem w Meksyku, w związku z tym po prostu po hiszpańsku tam nawijaliśmy. I co ja zauważyłem? I się z wami teraz podzielę. To nie są ludzie, którzy są dobrymi motywatorami. To są ludzie, którzy wiedzą, co robią. Odpoczęliśmy tak, popływaliśmy sobie, natomiast pyk, do domu, whiteboard, tablica i chłopaki. Zrobiliśmy ponad tam XXX milionerów dolarowych. Ponad 100, o wiele, wiele wyżej. My wiemy, jak to robić. Siadajcie, róbcie notatki. Ja z Tomkiem Damianem po prostu siedzieliśmy tam w domu i robiliśmy notatki tak, że po prostu emocje po prostu były bardzo mocne, bo zobaczyliśmy tych konkreciarzy, którzy wiedzą, jak to zrobić i zobaczyliśmy, że ten system ma sens. To ma sens. Po prostu rozrysowali nam to, jak i w jaki sposób odpalają zespół, w jaki sposób do końca tygodnia z nowych ludzi w zespole odpalić coraz więcej, jak to jak najkonkretniej zmonetyzować, jak najlepiej wspierać zespół, jak stworzyć nowych liderów, jak w pierwszej linii jak najszybciej stworzyć ludzi, którzy zarabiają. Bo to jest biznes, w którym jeśli ty zarabiasz, to ja dopiero wtedy zarobię. I teraz, czym jest szansa biznesowa? Ja tak podszedłem od tyłu, bo chciałem wam pokazać, podzielić się z wami takim moim dlaczego. Dlaczego ja to kupiłem. Ale teraz konkrety. Czym w ogóle jest szansa biznesowa GOWI i czym jest ten produkt? My będziemy współpracować na dzięki odkryciu z lat 70. W dziedzinie skuteczniejszego spalania paliw, pochodnych ropy naftowej. Produkt GOWI jest to tabletka, która jest katalizatorem paliwowym najnowszej generacji. Jest to tabletka, która po prostu jest pochodną odkrycia nagrodzonego Nagrodą Nobla. I to jest katalizator paliwowy, który zmienia strukturę molekularną, czyli cząsteczkową paliwa. Jakby wam to powiedzieć najprościej, żeby tego nie skomplikować, bo zagubiony umysł mówi nie. Jak to zrobić? Powiedzcie mi. Otóż w domu Lensa Konrada, on wykonał parę telefonów, zadzwonił, przyjechał dr Robert Celaya, którego chciałem dzisiaj z wami spotkać, ale jest właśnie w drodze i zrobimy to w niedługim czasie. I Robert Celaya jest to człowiek, który pracuje przy technologii paliwowej dla koncernu Cemex od wielu, wielu lat. I on, ja powiedziałem, ja stawiam na szali tego biznesu mój honor, moje imię, po prostu. Jeśli to w jakikolwiek sposób wpłynie negatywnie na samochody ludzi, to ja mogę się, mój kręgosłup moralny może mi nie pozwolić się kiedykolwiek pozbierać. Także Roberto, Dime, powiedz mi, na czym to polega? Zacznijcie tutaj drugi punkt. On mi wytłumaczył, że paliwo jest w takiej strukturze liniowej. Jest tutaj węgielek, jest tutaj powiedzmy tlen, jest tutaj wodór, linia. Ten katalizator metaloorganiczny powoduje, że on przechodzi ze struktury liniowej w strukturę cząsteczkową i to powoduje skuteczniejsze spalenie się cząsteczki paliwa. Co się dzieje? Powiedzcie mi na chłopski rozum, żebyście się nie uczyli bioinżynierii, raczej inżynierii metaloorganicznej. Co się stanie, jeśli paliwo spali się w większym procencie i będzie mniej syfu, mniej sadzy, mniej karbonizacji, mniej tego węgla? Ten węgiel, który zostaje, to jest nic innego jak niedopalone paliwo, które leci nam do oleju. Co się stanie, jeśli będzie silnik czystszy? Co się stanie, jeśli olej będzie dalej przezroczysty i czysty? Prawda, że to w ogóle sens, idea tej technologii nie pozwala na jakiekolwiek wejście na uszkadzanie silnika. Finalnie temperatura szczytowa na cylindrze jest niższa, a to powoduje też, że twój silnik ci podziękuje i będzie dłużej działał. To jest produkt, który został opracowany w celu zmniejszenia zużycia paliwa, ale także dla ochrony silników, dla ochrony jednostek napędowych, czyli wynik dla ciebie. Ciebie interesuje tylko wynik, twoja korzyść. Ciebie interesuje to więcej kilometrów na litrze, finito, więcej mil na galon. Za każdym razem, kiedy tankujesz, w takim razie masz oszczędności. Ja się nie waham powiedzieć, że słuchaj, daj mi, nie wiem, 15 zł, ty dostaniesz w zamian po prostu w renumeracji, w nagrodę, powiedzmy, z tych 15 zł dostaniesz 70 czy 90.
przeliczcie sobie, ile tankujecie. 500 zł, 550, 450. Wyciągnijcie z tego 15-20%. Każdy z was zobaczy, ile to kosztuje. Kapsułka kosztuje... O, do ceny zaraz przejdziemy. Produkt jest tak zaprojektowany, że jeszcze wam wyczyści ten silnik, bo te osady, te brudy, to jest nic innego jak niedopalone paliwo. A skoro produkt pomaga dopalić to paliwo albo w spalić sposób bardziej skuteczny, to jeszcze nam czyści silnik. Jak sądzicie, jak na to po prostu zareagują zieloni? Albo czy, jak się z tym czujesz, że zaczniesz teraz działać w trendzie światowym ekologii? Albo jak sądzisz, jaki wynik na w ogóle światowe po prostu zużycie paliwa będzie 20% oszczędzenie spalania? Naszym celem jest pokrycie społeczeństwa subskrypcją na tańsze paliwo. To jest dzisiejszy biznes. Znaczy, to jest temat dzisiejszego biznesu. Pokrywamy społeczeństwo subskrypcją na tańsze paliwo. A co to jest subskrypcja? A znacie Netflixa? To też jest subskrypcja. Czyli coś, co opłacasz co miesiąc, w każdej chwili możesz zrezygnować. Czyli działamy w oparciu o topowy światowy trend. Podsumowanie jak do tej pory, żeby ktoś się nie zagubił. Jeśli wybierasz projekt, za tym projektem powinna stać po prostu osoba, która wie, o czym mówi. Osoba, która ma doświadczenie, osoba, która może cię wesprzeć. Tutaj mamy trzy osoby, które doprowadziły kilka firm do topowych światowych czołówek. Oni wiedzą, co robią. Oni zrobili to po wielokroć. I my mamy po prostu przyjemność i możliwość popracowania z nimi bezpośrednio. Cena, tak. Robert, kapsułka wychodzi 15-14, ale zauważ, że to jest przy obecnym wyśrubowanym kursie dolara. Uwaga, no jeśli to by kosztowało 16 zł, nie 15, gdyby to kosztowało 20 za sztukę, to ile to jest 20% z 600 zł z baku? Jedna kapsułka starcza na bak 70-litrowy. Ja tak upraszczam, na 20 galonów. Do 75 litrów. Bach. Czyli tak, używamy kapsułek, tabletek, które wrzucamy do baku. One sprawiają, że zmniejszamy zużycie paliwa. Obniżają koszty utrzymania samochodu, no bo przecież jeśli ten olej będzie przezroczysty, dalej nie będzie zasyfiony, to go rzadziej możesz wymieniać. Tak? Ma to sens? Uwaga, bardzo fajna rzecz. Czy twój samochód, czy wiecie, co to są emisje gazów? W ogóle emisje, wiecie, że tam u mechanika wrzucają wam rurę wydechową, taki drucik, maszynkę i sprawdzają emisję gazów i twój samochód albo przejdzie przegląd, albo nie. Wiecie, że ten katalizator paliwa najnowszej generacji, metaloorganiczny, on sprawia, że emisja spada o prawie 80%? Takie są rzędy. Kto będzie tym zainteresowany? Kto po prostu zwróci na to uwagę i powie, wow, jeśli to jest prawda, to jesteśmy wow. Tak? Powiedzieliśmy, że powinni stać za biznesem, który wybierze ludzie z głową na kartę. Warto, żeby za tym była jakaś topowa idea, no bo wtedy więcej ludzi powie, no ja, mi się to podoba, ja w to wchodzę. Tak? My nie jesteśmy eko na tym zasadzie, że chodzimy i oblewamy farmą ludzi, którzy mają futro, ale bardzo miło być eko i każdy fajnie się z tym czuje, że jest eko. Także ten światowy trend wam się odwdzięczy po prostu biznesowo. I teraz tak, co jeszcze warto? Warto, żeby cena była odpowiednia, prawda? Mamy cenę $25, $25. To jest saszetka z 5 kapsułkami, każda starcza na tankowanie. O, 5 baków mamy za $25. Czyli możesz komuś powiedzieć, słuchaj, to nie jest życiowa decyzja przyłączyć się do naszego biznesu. To jest decyzja na poziomie $25. Albo 50, albo 100. A ja ci udowodnię, że za 100 jest najlepiej dołączyć i zaraz powiem dlaczego. Za $50 nie mamy dwóch saszetek, 5 kapsułek, tylko mamy 3. I to jest family pack, no bo na pewno masz tam teściową, masz brata, siostrę, wujka i tak dalej. Family pack to jest $50. Jeśli nie bierzesz tego na subskrypcji, nie chcesz podać karty, nie chcesz po prostu kliknąć, tak, to jest subskrypcja, a za 5 minut nawet to możesz odkliknąć, to wtedy płacisz trochę więcej. Ale nawet nie rozmawiam o takim czymś, chociaż wiem, że tak ludzie robią, jak patrzę na pióro. Natomiast, czyli tak, $25 saszetka, $50 nie dwie saszetki, tylko 3, $100 nie 6 saszetek, tylko 7.
i za te 7 saszetek, czyli masz 35 kapsułek, 15 zł cię wychodzi jedna tabletka. Czyli mamy cenę jak? Czy cena jest w ogóle nie do przejścia, czy cena jest ok? Idziemy do biznesu, bo już się trochę rozgadałem. Mamy biznes, w którym każdy potrzebuje produktu. Każdy. Jesteśmy po prostu na samym początku. Ja się emocjonuję tym, dlatego że mój background to jest szeroko rozumiany biznes sieciowy w kosmetykach, w suplementach. Miałem po prostu na swojej drodze w życiu biznesowej różne oferty. I ja się dlatego emocjonuję, że ten finalny Kowalski bez problemu tą ofertę przedstawi. Czy te wszystkie osoby, które do tej pory się zastanawiały albo nie lubiły w ogóle tej przestrzeni biznesowej, bo nie lubią sprzedawać, bo nie chcą sprzedawać, albo nie umieją sprzedawać, tutaj same mówią, wow, gdzie to mogę dostać, przecież ja zaraz polecę tego sąsiada, ten to jeździ jak nie ma, ten to ma busa, a ten to ma firmę taksówkarską, a ten to po prostu przewozi ludzi. Rozumiecie potencjał, jaki stoi za tym produktem? Kolejna rzecz, produkt musi działać. Gdyby nie działał, zwróćcie uwagę. I to jest dla was wszystkich, którzy już jesteście w biznesie. Są tu osoby, które się jeszcze przyglądają, ale teraz zwracam się do tych osób, które już są. Pierwszą obiekcją człowieka to jest, czy to działa i czy to mi nie zepsuje silnik. No my oczywiście wam dostarczymy wszelkie materiały. Mamy raport spalania, mamy raporty wszelkie działania produktu. Natomiast wracamy do chłopskiego rozumu. Da się oszukać małą ilość osób raz, ale nie całe społeczeństwo na subskrypcję, czyli nie dużą ilość osób razy wielokrotnie, razy wiele miesięcy. Dlatego gdyby ten produkt chociaż trochę nie działał, to wynieśliby nas butami do przodu już jakiś czas temu, a w samej Polsce przywieźliśmy z Tomkiem tego produktu dużo, już jest przejechanych kilkadziesiąt tysięcy kilometrów i wiecie jakie są efekty? Efekty są wow. Także wy wszyscy, którzy się martwicie tym, czy ktoś mi nie powie, że to działa, czy nie, to wy jesteście pionierami, jesteście na samym początku, skorzystajcie z tego. Produkt musi działać, bo jak nie, to biznes zostanie wyniesiony z rynku. Totalnie. A pamiętajcie, że rynek jest to najsurowsza opiniotwórcza rzecz, jaka może być. Rynek i tak bardzo surowo skonfrontuje ten biznes, także wy się uśmiechnijcie i odpowiadajcie zamiast... Aha, zaprzeczanie jest nieskuteczną formą komunikacji. Jak ktoś się spyta, czy to działa, to odpowiadacie... A gdyby działało i jeszcze wspierało ci silnik i dodalibyście do tego ten szelmowski uśmieszek, to byłbyś zainteresowany? To byłbyś otwarty na rozmowę? Super, o której możemy pogadać. Jak działają tabletki Govi? Już o tym mówiliśmy, bo ja się rozgadałem, zmniejszają szczytową temperaturę cylindra, przez to silnik wam podziękuje. Powstaje powłoka kalityczna, nie ceramiczna, nie wchodzimy w szczegóły, więc to zostawiam. Natomiast zwiększa liczbę oktanów lub cetanów, olej napędowy benzyna, czyli po prostu dostajemy trochę więcej powera i do tego zmniejszają się emisje i wydzielania dymu. Emisja spalin, emisja CO2, wydzielanie dymu. Czyszczą silnik, zapobiegają temu nie do końca spalonemu efektowi spalania paliwa, czyli karbonizacji. Utrzymują wszystko w czystości. Na chłopski rozum to może zaszkodzić, czy tylko i wyłącznie może po prostu wesprzeć żywotność silnika. Teraz tak, jak ty możesz na tym skorzystać? Jakie masz pomysły? Sky is the limit. Nie czytajmy tego, że po prostu dostawcy, kurierzy, taksówkarze, ktoś kto ma auto, ktoś kto dużo jeździ autem, ktoś kto po prostu jeździ kamperem. Naprawdę. Każdy pojazd poruszający się na pochodnej ropy naftowej to jest to. Każdy tego chce. A testimoniali jest coraz więcej. Słuchajcie, jakie po prostu są zadawane pytania? Czy tabletki mogą unieważnić gwarancję mojego pojazdu? No to w takim razie, drogi panie Kowalski, który mi zadałeś to pytanie, proszę zwróć się do po prostu na BP, na Statoila, na Orlen. Zobacz, ile tam jest dodatków na stacji. A myślisz, że dystrybutor, który to wstawił, ktoś to wklepnął, prosił o jakieś certyfikaty, nie certyfikaty? Okej, to jest na stacjach. Odpowiedź na to, na pytanie, czy tabletki mogą unieważnić gwarancję pojazdu. Katalizator paliwowy nie uważnia gwarancji pojazdu. Czy tabletki Govi są kompatybilne z benzyną i ropą? Tak, pochodna ropy naftowej, o to chodzi. Sponsor, nie wchodzimy w to, bo to już jest dalej biznes. Sponsor to jest osoba, która zaprasza cię do biznesu, czyli osoba, która widzi w tobie potencjał. Czy są zarejestrowane w EPA, czyli w Ministerstwie Ochrony Środowiska? Tak. Dostałem kolejne pytanie, czy ministerstwo tylko opiniuje, czy bada. Nie ma czegoś takiego jak opiniowanie, zawsze jest badanie tematu.
przechodzimy dalej. I przechodzimy do bonusów. I teraz tak, przechodzimy do bonusów, bo to jest spotkanie biznesowe. Powiedzcie mi, w danym biznesie za co się dostaje po prostu pieniądze? Prawda, że no jakbyś miał sklep z butami, czy z młotkami, czy po prostu z czymkolwiek, to dostajesz procent do obrotu, który wykreowałeś. I tutaj jest nie inaczej, tylko jest fajniej. Dlatego, że my pokryjemy, a zrobimy to, pokryjemy subskrypcją na tańsze paliwo całe społeczeństwo. A czy Netflix za polecenie Netflixa ci zapłaci? Nie. Firma Gowi za pokrycie społeczeństwa subskrypcją na tańsze paliwo zapłaci ci prawie 70% pieniędzy, które do nich przyjdą. To jest fenomen i pozwalam sobie teraz na kolejną historię. Zajmuję się biznesem sieciowym pewien czas i każdy ma jakieś swoje supermoce. Moją supermocą jest to, że analizuję plany marketingowe. Ja analizuję, ile dostanę pieniędzy za to, że zaprosiłem 10 osób. Ile dostanę pieniędzy za to, że zaprosiłem 3 osoby. Ile potrzebuję osób zaprosić, żeby wyjść na zero. Ile osób potrzebuję, żeby wyjść na podstawowe potrzeby finansowe moje. Ile osób potrzebuję, które się zaangażują z tych wszystkich, żeby z tego zrobiły się fajne liczby. Otóż biznes Gowi jest to biznes, który jest absolutnym majstersztykiem. To jest cukiereczek. To jest po prostu biznes, w którym będzie ci znacznie łatwiej. Jakie mamy sposoby na zarabianie? Nie jest to spotkanie techniczne z planu marketingowego, ale liźniemy temat. Mamy premię klienta. Wcześniej widzieliście, że jeśli ktoś nie podepnie karty, czyli nie robi subskrypcji, to zamiast $25 płaci 35. Prościutko 10 dolców, ta różnica leci do osoby, która poleciła. Premia za klienta, bo on jest klientem, a nie jest subskrybentem. Nagroda za pierwsze zamówienie dotyczy tylko i wyłącznie zamówienia za $100. 35% wartości punktowej leci do kieszeni osoby zapraszającej. Czyli $24,5 w przypadku zamówienia za $100, a tylko to ma tą premię. Bonus sponsorski. Jeśli zaprosisz osobę bezpośrednio, to z jej wypłaty, z części jej wypłaty, to się nazywa wypłata dwóch zespołów, dostaniesz 20%. Jeśli osoba, którą zaprosiłeś, zarobiła $10,000, ty masz $2,000. To jest bardzo fajne, dlatego że ktoś, kto szeroko rekrutuje, zaprasza ludzi, widzi po prostu w tej subskrypcji potencjał, no to tam się znajdzie osoba, jedna, druga, trzecia, piąta, która robi konkretne wyniki. Bonus matchingu generacyjnego. A co mi tu myszką się dzieje? A. Bonus matchingu generacyjnego, bardzo prosto mówiąc, wszystkie osoby, które ci się pojawiły do najbliższej osoby z rangą, to są osoby z pierwszej generacji. Ranga, musi się pojawić ranga star. Potem następnych po prostu 100 poziomów i jest kolejna osoba z rangą star. To jest twoja druga generacja. Przez 4 generacje masz 10% z wypłaty dwóch zespołów. To jest bardzo fajne, dlatego ten matching generacyjny prawdopodobnie w pewnym momencie będzie twoim głównym, to będzie bonus, gdzie najwięcej zarobisz. Ale to nie jest nasza najsilniejsza strona, to nie jest nasza tajna broń. Przechodzimy do naszej tajnej broni. Słuchajcie, jeśli mielibyście z tej prezentacji zapamiętać tylko jedną rzecz, to tutaj skupcie się. Uwaga! Gowi Live Bonus to jest comiesięczna nagroda, która powoduje, że nawet ten finalny Kowalski, który do tej pory mówił nie, ja nie dam rady, albo serio nie dawał rady, albo po prostu dwie osoby na 100, które zaprosiłeś, to cokolwiek robiły, to tutaj większość osób może to zrobić. Dzięki temu bonusowi. Zapomnijmy o wszystkich bonusach. Dzięki temu bonusowi dojdziesz do bardzo poważnych zarobków. To jest nasza tajna broń. Wszystko zostaw teraz. Na tym się skup. Zobaczcie, ile trzeba osób w takich topowych biznesach sieciowych, czy po prostu fajnych biznesach, fajnych. Ile potrzebujesz osób, żeby wyjść na zero? 30, 35, czasami 25. Dzięki temu bonusowi wychodzisz na zero przy dwóch osobach. Jeśli zaprosisz 4 osoby, z każdej dostaniesz $25, $24,50, ale niech tylko dwie z nich. Znajdź dwie osoby, które zaproszą dwie osoby. Albo znajdź dwie osoby, którym pomożesz zaprosić dwie osoby na subskrypcję, na tańsze paliwo. To dostajesz $100, czyli zrobiłeś już dwa kroki. Nabyłeś twój produkt, wyszedłeś na zero. Natomiast
po prostu sky is the limit, nie ma żadnego limitu. Dodaj do tego jedną osobę i to przeanalizujemy sobie teraz fajnie. Słuchaj, zaprosiłeś 3 osoby i się zaangażowałeś. Z każdą z tych osób jesteś na telefonie i mówisz, słuchaj, natychmiast masz odzyskać pieniądze. Czy jesteś w stanie o tym powiedzieć 3 osobom? I jeśli po prostu pomożesz tym 3 osobom zaprosić 3 osoby, to dostajesz bonus $300. 3 osoby zaprosiłeś bezpośrednio, więc masz jeszcze tam 73,50, bo 24,50 od osoby, czyli masz 374,50. A nie, brać telefon, tłumaczyć, raczej przeliczać. Co się dzieje? Przy tych pieniądzach dolar jest obecnie po 4 ponad złote. Zarobiłeś jakieś 1600 zł i wow. Osoba, która chce uczynić ten biznes podstawowym źródłem zarobku, nie spojrzy na prawie 2000 zł z takim wow, ale wierzcie mi, gospodyni domowa, która zrobiła przez 3 telefony, przez 10 telefonów, nawet 15 telefonów zarobiła 1600 zł, to jest osoba, która z nami zostanie i dlatego to jest najsilniejsza broń tego zespołu. Bo po prostu jak zrobisz 3 razy 3, to zrozumiesz, że tutaj po prostu jest potęga. A co się stanie, jak dołożysz jedną osobę? Zaproś 4 osoby. Każda z nich daje ci 24,50, więc masz 98 dolców. Ale jeśli każdej z nich pomożesz, słuchaj, ja ci pomogę załatwić tą subskrypcję. Znaczy ja ci pomogę, dam ci do tego dostęp, zobaczysz jak to wygląda od środka i po prostu będziesz mógł sam oszczędzać na paliwie. Ale czy sądzisz, że jesteś w stanie powiedzieć o tym 4 osobom? I zrób to samo z 4 osobami. Od każdej dostałeś 24,50, więc masz $98, ale firma, raczej system zobaczy, oho, Janek Kowalski, Wojtek Zielonka, Piotr Muszyński, 4 osoby klepnięte. 4 z tych osób zrobiły po 4 osoby, czyli 4 razy 4 jest klepnięte. $50. Dodaj do tego 98, przepraszam, $500 dostałeś premii. Ja mówię teraz tylko i wyłącznie o zakupach na $100, dlatego że to nie jest prezentacja planu marketingowego. Jeśli masz 4 osoby, które zaprosiły 4 osoby, to masz $500. 500 plus te 100, no $600. Plus następny bonus, plus następny bonus, plus następny bonus. Tutaj już wychodzisz na jakieś 3,5-4 tysiące złotych. Czy na polskim rynku ktoś, kto zarobił 3,5-4 tysiące złotych, to jest osoba, która nie zauważy tego? Naszym zadaniem nie jest stworzenie milionerów, tylko jak największej ilości tauzonerów, ludzi, którzy zarobili $1000. A tutaj po prostu to zrobimy. Jeśli dodamy tylko jedną osobę, zaprosimy 5 osób i one, każda z nich, my jej pomożemy zaprosić po 5 osób, a tutaj już się kłaniają zdolności po prostu liderskie, bo trzeba komuś pomóc. No to zarobiliśmy $7, ze wszystkimi innymi bonusami mamy koło 5000 zł. Oczywiście dzięki temu bonusowi po prostu pozamiatamy rynek. Każdą z naszych osób tak czy inaczej dajemy na prawo albo na lewo, bo to jest biznes dwóch drużyn. Na prawo, na lewo. Ta drużyna, która zrobi mniejszy wynik, to jest równowaga. I my z balansu równowagi lub ze słabszej nogi, ze słabszej ręki, jak kto woli, dostajemy procent. I to jest bardzo fajny procent, ponieważ znam binarki, które dają 6%, 8%, 10%. Nasz biznes wypłaca od 10 do 20%. Dlatego to jest królewski biznes w świecie projektów, planów marketingowych dwóch zespołów. Pierwszy krok. Już kończymy. Skończyliśmy. Miałem wyrobić się w pół godziny. Pierwszy krok. Zacznij od zakupu swojego pakietu. Zacznij po prostu na $50 lub $100. Ja w swoim zespole mówię, że ktoś, kto ze mną współpracuje bezpośrednio, zaczyna od $100. I z tym nie dyskutuję, po prostu informuję. Dlatego, że chcę, żeby ludzie zarabiali. I dlatego, że jest tam podwójny bonus, live bonus. Dlatego, że jak zrobisz 2 razy 2, to masz $100. 3 razy 3 masz $300. 4 razy 4 masz $500. Tak, możemy się tego mówić, pracujemy na stówkach. To bardzo łatwo idzie, melodyjnie. Krok drugi. Podziel się kilkoma osobami, czyli inaczej. Krok pierwszy, nabądź produkt. Krok drugi, odzyskaj pieniądze. Krok trzeci, monetyzuj. Ponieważ prawda, że ktoś, kto sam zrobi 2 razy 2, czyli bardzo prostą robotę, to łatwo nauczy następne osoby robić 2 razy 2.
a potem przejdzie do 3x3 i 4x4. Prawda, że taka osoba sama wskoczy tutaj na nasze materiały i się nauczy planu marketingowego? Ma to sens? Ma to sens. Także zacznij zarabiać jak najszybciej. Wykonaj swoich kilka prostych kroków, żeby zacząć zarabiać kilkadziesiąt tysięcy złotych w miesiącu. A naszą intencją i naprawdę dużym marzeniem jest, byś to robił nie w miesiącu, tylko w tygodniu. Mamy bardzo fajny sposób działania. Połączyliśmy się z top światowym leadershipem. Jedynką w naszym zespole jest sam Tomek Damian. A to jest gość, któremu ja, będąc wiele lat w biznesie, nie współpracowaliśmy. Ja mu zazdrościłem leadershipu, zazdrościłem mu jego zespołu i zazdrościłem mu jego umiejętności organizacyjnych. Dołączając do jego zespołu, otrzymujesz całość dobrobytu uczestnictwa w jego zespole plus cały leadership twojego lidera, do którego dołączyłeś. Także warto od razu teraz się zgłosić do osoby, która cię tu zaprosiła i powiedzieć: no, to ma sens, ja to chcę robić. Też tak to widzicie? Także system, który mamy, jest potwierdzony, jest sprawdzony. Dostaniesz do niego od razu dostęp. Ja wam dziękuję bardzo za to spotkanie. Ze swojej strony wam powiem, że po prostu oddałem się w całości, w 100% temu projektowi, a ja miałem co robić w życiu i nie zaangażowałbym się w cokolwiek, czego nie byłbym pewny, czego bym nie sprawdził, gdzie nie popytałbym ludzi. I stwierdziłem, ja w to idę na całość, ponieważ mam dla kogo to robić, mam kochaną żonę Diankę, kochanego syna Danielka i po prostu... A teraz dodatkowo mam leadership zespołu Next Level. Także dziękuję wam bardzo za dzisiejsze spotkanie.